Państwa po przerwie z Centrum Handlowo-Rozrywkowego Galaxy w programie Galaktyka Pomerania. A gościem w naszym studiu jest Pani Wioletta Kozłowska, która jest kierownikiem kompleksu kinowego. Witam bardzo serdecznie. Jak zwykle bardzo mi miło tutaj przyjść, zasiąść i z Państwem porozmawiać. Dowiemy się pewnie, jakie nowości przygotował Multikino dla mieszkańców Szczecina. Jak zawsze jest tego bardzo dużo, także każdy znajdzie dla siebie coś dobrego i na czym może skupić swoje, że tak powiem, swoje chęci i może sobie do nas tutaj po prostu przyjść. Proszę Państwa, myślę, że teraz chciałabym, jak tu przychodzę, zawsze opowiadam o jakimś projekcie, coś nowego, coś ciekawego, a teraz czas na kino na obcasach. O właśnie, coś dla pani. Coś dla pani i teraz, drogie panie, to jest naprawdę dla was, mężczyznom wstęp wzbroniony, chyba że jako atrakcja naszego spotkania, a co, też tak niech będzie. Sprawa wygląda tak, zawsze raz w miesiącu, w tym miesiącu będzie to 16 kwietnia, spotykamy się na babskim filmie. We wtorek. We wtorek, jest to zawsze wtorek i to jest charakterystyczne, że wtorki godzina 20, pół godziny przed filmem są dla pań specjalnie dedykowane atrakcje. No i tutaj po prostu, czego dusza zapragnie. I słodycze. O, jest po prostu wszystko. Jest po prostu wszystko. Zawsze staramy się, żeby to było troszeczkę pod film tematycznie. Nie zawsze oczywiście wyjdzie, ale są nasze babskie po prostu sprawy, czy to pokazy tańca, czy fitness, czy dieta, czy spa, czy dbanie o urodę. No, bardzo, bardzo różne tematy. Czyli kompleksowo kobiety przychodząc do kina, nie tyle, że obejrzą, nie tylko tyle, że obejrzą film, tak? Ale... Dokładnie tak, jak pani mówi. Bo spędzamy miło czas. Spędzamy miło czas i najlepsze w tym wszystkim jest to, że my mamy swoje oczywiście zawsze stałe klientki, to tak brzydko powiedzieć, ale panie, które do nas przychodzą i one to jest tak, że przychodzi na przykład babcia, mama, córka. Czyli pokolenia. Dokładnie, pokolenia do nas przychodzą, koleżanki w pracy się umawiają i to jest zawsze dla nich czas, one potem sobie idą na kawę albo przed kinem na plecach, albo po. Ale wspomnijmy też, że pani, która nie będzie miała towarzystwa w najbliższy wtorek, może przyjść sama. Ależ oczywiście. I cudownie się odnajdzie, znajdzie koleżanki, znajdzie towarzyszki do spędzania miło czasu. Tak, i tam będą czasu. Same panie i panie są wtedy bardzo wyluzowane, jest taka atmosfera, one bardzo często inaczej się zachowują, tak doskonale, w swoim gronie, oczywiście, a doskonale inaczej jak tym są wiem. Panowie, oczywiście. Tak, raz zrobiliśmy mieszane kino na obcasach, ponieważ wypadało 14 lutego, a więc walentynki. No i tak stwierdziliśmy, no tak troszeczkę dziwnie rozdzielać pary. No i stwierdziliśmy, że jednak te panie, które znamy, które są zawsze hej do przodu i tak dalej, nagle wyciszone są, wyciszone, patrzą, jak tam ich panowie reagują. Także stwierdziliśmy, że jednak panie w swoim gronie bawić się muszą, a mężczyźni tylko są jako zaproszeni autorytety, o którym coś opowiadają ciekawego w ramach tematów, jak zapraszamy, albo w ramach pokazów barmańskich czy tancerzy, no różnie to bywa. Panowie w tym czasie mogą zająć się domem, posprzątać, przygotować kolację. Dokładnie, bo my takie zmęczone wrócimy z tego kina na obcasach i trzeba... Tak, więc ten wtorek niech będzie dla nas, a panowie zostaną w domu w roli perfekcyjnych pań domu. Zdecydowanie tak. Noc ekranizacji 12 kwietnia. No tak, to jest nasz cykl. Już mówiłam o nocnych maratonach filmowych, ale te maratony są co miesiąc. I teraz mamy 12 właśnie noc ekranizacji filmowych, ponieważ 23 kwietnia przypada Międzynarodowy Dzień Książki, a my w sposób filmowy podeszliśmy właśnie do tego tematu i zapraszamy na noc ekranizacji właśnie największych bestsellerów ostatniego czasu. Cztery filmy i tutaj Intruz, którego premiera jest właśnie dzisiaj, Dziewczyna z tatuażem, ta wersja amerykańska z Danielem Craigiem i Rooney Mara, Piękne istoty oraz Igrzyska śmierci z już Jennifer Lawrence, która zdobyła Oscara. Fakt, że nie za tą rolę, ale już, że tak powiem, dzięki temu filmowi została bardziej odkryta. Noc ekranizacji rozpoczyna się o godzinie 20. O godzinie 22 i drodzy Państwo, trwa do godziny 7.30. Tak długo, także można wziąć po dusie, naprawdę tutaj ci, którzy chodzą na maratony filmowe, to biorą kocyki właśnie po dusie, żeby było wygodnie, żeby można się ułożyć na foteliku, bo naprawdę, no troszeczkę to godzin trwa, ale naprawdę warto to oglądać, ponieważ jest inna atmosfera. Poza tym ja kiedyś pamiętam, jak poszłam na maratony z Kill Billami i zarówno oglądałam Kill Billa część pierwszą, jak i drugą, a nigdy nie oglądałam ich jeden po drugim i byłam bardzo, bardzo zaskoczona, kiedy nagle po takim obejrzeniu te dwa filmy całkowicie inny obraz pokazały mi tego, co Quentin Tarantino chciał nam przedstawić w ramach tego swojego filmu. Całkowicie inne są takie wewnętrzne, można powiedzieć, taki odbiór tego wszystkiego. Zupełnie inny odbiór, tak, zupełnie inna percepcja. Kiedy przytulimy się do naszego Jaśka z domu. Tak, Jaśka z domu i tego większego i Jaśka tego też. I tego większego Jaśka, więc dwa Jaśki. Tak, proszę jeszcze powiedzieć o otwarciu sezonu motocyklowego. No bo tak,
Wiosny jakoś nie ma, prawda? No nie ma. Musimy kalendarzowa wszystko zrobić, jest, żeby ją zachęcić, więc, żeby przyszła tak, do nas. Trzeba ją w jakiś sposób zauroczyć i zaprosić. A że tak naprawdę kalendarzowo sezon motocyklowy się rozpoczyna, także mamy 18 kwietnia otwarcie sezonu motocyklowego w Multikinie i przedstawimy Państwu dwa naprawdę rewelacyjne filmy. Jeden to jest Jazda na krawędzi 3D i to jest relacja z wyścigu TT na wyspie Man. I proszę Państwa, to jest w ramach opowieści, żebyście Państwo wiedzieli, co to takiego, to jest relacja z wyścigu, który ma miejsce na wyspie w Wielkiej Brytanii, gdzie jest jedyne takie miejsce, gdzie nie ma ograniczenia prędkości. I to jest bardzo ekstremalny wyścig wśród terenu zabudowanego i nie jakie tylko. Wie Pani, jakie największą prędkość udało się tam osiągnąć? Powiem tak, nie wiem, ale w ramach opisów wszelkich tego wyścigu zawsze pojawia się słowo ekstremalne prędkości, no więc lepiej wyobrazić. Może lepiej nie żeby wiedzieć. Panowie nie szaleli nam na ulicach. A drugi film, który chcemy przedstawić, jest to film The Doctor, The Tornado and the Kentucky Kid i to jest dokument z MotoGP, z największego wyścigu motocyklowego Stanów Zjednoczonych, z Red Bulla, Grand Prix w Laguna Seca w Kalifornii. I proszę Państwa, narratorem będzie Ewan McGregor, fan jazdy na motocyklu, sam objeździł świat motocyklem ze swoim przyjacielem dookoła świata, przejechał dwa razy. I drodzy Państwo, zawsze Ewan McGregor jest takim, można powiedzieć, bardzo medialnym ambasadorem motocykli, ponieważ no, jest fanem i jeszcze niesamowity dokument nakręcił w ramach swojej relacji. A w ramach anegdoty powiem, że kiedy gdzieś był w jakimś Tybecie, Nepal, Azja, gdzieś bardzo tereny. Daleko stąd, kiedy spotkał jakiegoś człowieka gdzieś na jakichś pustyniach świata i on go zobaczył i spytał go o drogę, to ten człowiek powiedział do niego: o, Obi-Wan Kenobi. Także Gwiezdne Wojny, proszę Państwa, docierają wszędzie, ponieważ Ewan McGregor grał tą postać. Mm-hmm. Także no naprawdę jest bardzo ciekawe, są takie właśnie sytuacje, kiedy aktorzy angażują się w takie rzeczy, więc myślę, że Ewan McGregor w ramach opowieści i komentarza do tego wyścigu naprawdę zrobił to w sposób profesjonalny i bardzo ciekawy. Ja tylko dodam, że otwarcie sezonu motocyklowego właśnie w Multikinie pięknie tutaj pokrywa nam się z tydzień wcześniejszymi targami motoryzacyjnymi, o których będziemy mówić w dalszej części programu. Porozmawiamy jeszcze o Kocham Kino w Multikinie. Właśnie to mnie bardzo zainteresowało, ponieważ to jest program, seria prowadzona przez Grażynę Torbicką w programie drugim Telewizji Polskiej. Tak to wygląda. Jest to, wczoraj dokładnie mieliśmy drugą odsłonę tego projektu. 28 lutego po raz pierwszy. Tak, sieć Multikin. Tak, wygląda to w ten sposób, że to jest taka podwójna impreza, tak można powiedzieć, ponieważ zawsze w jednym dniu odbywa się spotkanie pani Grażyny Torbickiej z zaproszonymi gośćmi, którzy mają coś wspólnego z filmem, który na Kocham Kino zostanie przedstawiony. I z widzami. Oczywiście z widzami. Mhm. Zaproszeni goście, czy to aktorzy, którzy grają w danym filmie, czy to osoby, tak jak ostatnio mieliśmy wczoraj, głównego kostiumografa, osoby, która była odpowiedzialną za całe kreacje w Spring Breakers. I są rozmowy, które są nagrywane, to trwa mniej więcej 20-30 minut, po czym tydzień później kina, które biorą udział w właśnie projekcie Kocham Kino, zapraszają widzów do siebie. My robimy malutką, taką króciutką prelekcję wprowadzającą na temat filmu, co będzie przedstawione. Jest film, a potem przedstawiamy właśnie tę retransmisję właśnie tej rozmowy Grażyny Torbickiej z widzami i z gośćmi. Tak to wygląda. Bardzo... Jest to ciekawe i bardzo chcielibyśmy nawiązać do takich klubów dyskusyjnych. Wiadomo, że ten projekt się dopiero rodzi i jak nasi widzowie będą chcieli zostać na przykład po tym seansie, po tej rozmowie i zostać na sali kinowej, czy przenieść się tutaj do nas na naszą kawiarenkę i tam porozmawiać na temat filmu, to my bardzo serdecznie zapraszamy, bo takie właśnie rozmowy chcemy animować, żeby jednak ten kino takie troszeczkę bardziej niszowe było bardziej propagowane, no bo to tak zawsze troszeczkę ono jest tak w takiej niszy. Na razie to dopiero dwa miesiące, prawda? Bo mówiłyśmy, że 28 lutego, więc dajmy szansę widzom.
widzą, przychodzą na te seanse filmowe. Pewnie z czasem też się rozwiną dyskusje. No na razie są jeszcze troszeczkę tacy nieśmiali. No, na pewno, także. Na pewno. Ale co jest ciekawe, już się zaczynają powtarzać twarze. Także bardzo mi się to wczoraj podobało, kiedy zobaczyłam, że osoby, które były na pierwszym Kocham Kino, wróciły i przychodzą z kimś. Także to jest bardzo miłe. Dziękuję bardzo Pani Wioleto. Przypominam, że gościem w naszym studiu była Pani Wioleta Kozłowska, kierownik kompleksu kinowego Multikino. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja zapraszam Państwa na krótką przerwę. Wracamy za chwilę. Witam Państwa po krótkiej przerwie w Galaktyce Pomerania z Centrum Handlowo-Rozrywkowego Galaksy. A gościem w naszym studiu jest Przemek Kazaniecki z klubu Elefant. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Wielkie wydarzenie nas czeka już 20 kwietnia. O tym przede wszystkim dzisiaj będziemy rozmawiać. Koncert Kari Amirian. Czy mógłbyś powiedzieć coś bliżej? No dla nas to naprawdę jest duże wydarzenie. Któreś... Oczekiwane w Szczecinie. No, mam nadzieję. Też mieliśmy trochę przebojów, zanim podeszliśmy w ogóle do tego koncertu. Wymyślił to w ogóle Grzesiu, Twister. Któregoś razu mu się pomyliło, że będzie u nas grała Kari Amirian i od tej pory staraliśmy się doprowadzić, żeby faktycznie to miało miejsce. No już poszło w eter. Poszło w eter. Nie ma wyjścia. Długie negocjacje z panią menadżer, uroczą panią Agatą, żeby udało się skonfigurować taką opcję, w której moglibyśmy sobie taki koncert zorganizować. Powiedzmy też, że Kari Amirian jest nominowana w tym roku do Fryderyków, więc tak jest. To jest doceniony został. 25 będzie rozstrzygnięcie, także 5 dni po naszym koncercie będzie wiadomo, czy Kari, a myślę, że tak właśnie będzie, zdobędzie ten tytuł. Dla osób, które nie wiedzą, powiedzmy, kim jest Kari Amirian. Tak egzotycznie brzmi imię, nazwisko, tak? Trudno nawet domyślić się, z jakiego kraju. To okazuje się, że jest dziewczyna? No, dziewczyna jest Polką. Ze Świnoujścia. Tak, ze Świnoujścia, ale mieszka w stolicy. Nazwisko jest oczywiście ormiańskie po Robercie Amirianie, też bardzo zdolnym, znanym już muzyku, współpracującym chociażby z Anną Marią Jopek, z Policjantami. A Kari inspirację czerpała ze Skandynawii. No właśnie, porównywana artystów. Często też jest, prawda, do Björk między innymi. No ona bardzo lubi takie klimaty. Zresztą też widać, bo bardzo interesuje się modą, więc te wszystkie kreacje, sposób, w jaki jest zaprezentowana na płycie, to wszystko ma trzymać się spójnie. Ale obserwując Kari i słuchając jej, rzeczywiście mam wrażenie, porównuję ją do Björk. Pod każdym względem, ta barwa głosu. Sądzę, nie jestem muzykiem wytrawnym, natomiast jako dla laika rzeczywiście to skojarzenie jest pierwsze. Ja myślę, że Kari by się ucieszyła. Myślę, że tam jeszcze jest bardzo dużo mniej znanych wokalistek, bardziej offowych, które są. Jest na początku swojej drogi, więc pewnie gdzieś tam tą swoją ścieżkę jeszcze, ale już porównywać ją do największych. No myślę, że na to zasługuje w pełni. No u nas mieliśmy okazję gościć już w tym budynku Melek Oteluk, była Marcelina, teraz Kari Amirian, myślę, że to jest dobry kierunek, mamy fajne artystki. Przypomnijmy jeszcze raz, Kari Amirian 20 kwietnia w klubie Elefang w Szczecinie. Zaczyna się koncert o 21, koncert odbędzie się w sali kominkowej. My bardzo ściśle współpracujemy z 13 muzami, wspólnie organizujemy ten koncert i uznaliśmy, że najlepszym wnętrzem, żeby ten koncert po prostu fajnie zabrzmiał, to będzie właśnie sala kominkowa 13 Muz. Z tym, że bilet będzie obowiązywał, tak jak to zazwyczaj jest przy tego typu koncertach, również do klubu Elefang. Kupujemy bilety na koncert Kari czy do klubu Elefang? To jest jeden bilet. To jest jeden bilet. Jeżeli ktoś nie zdecyduje się na wspaniały koncert, to wtedy będzie mógł po prostu na normalnych zasadach wejść do klubu. Jeżeli pójdzie na koncert, to później schodzi oczywiście, do klubu. Tak, gdzie będzie DJ Pan Troll i oczywiście Cybul. No i właśnie bawimy się jak zawsze w klubie Elefang. Właśnie następne moje pytanie. Klub jest stosunkowo młody. No można tak powiedzieć. Tutaj w Szczecinie. Jak my wszyscy. Jak... Tak, oczywiście, jak my wszyscy. Stosunkowo młody klub w Szczecinie, ale czy są już stali bywalcy? Ja wiem, że są. Tak. No obserwujemy to. Zresztą staraliśmy się bardzo ten klub wyprofilować. Chcieliśmy, żeby to była
żeby to było takie miejsce dla ludzi, którzy nigdzie indziej specjalnie nie mogą się odnaleźć. Pracujemy nad tym, dlatego że... To nie jest typowa dyskoteka szczecińska, umówmy się. Nie, dyskoteka na pewno nie. Od początku chcieliśmy być klubem muzycznym, zwłaszcza, że... No, atmosfera klubu też jest specyficzna. 13 Mus to też zobowiązuje. Oczywiście. Mamy tam artystów, są studenci często z Akademii Sztuki, no i ludzie po prostu, którzy oczekują takiej muzyki. Bardziej skupia się tam środowisko artystyczne, prawda? Trochę tak, na pewno. I też takie jest zamierzenie, prawda, żeby stworzyć w Szczecinie takie miejsce. Bardzo serdecznie zapraszamy. Zresztą bardzo często wpadają chłopaki z Big Fat Mamy, którzy grali kilka razy z Charlie Monroe. To też... No właśnie, jaka muzyka? Wszystko wokół tego korzenia, wokół funku, więc... Ale hip-hop też. Tak, czarna muzyka. To wszystko jakoś się... No wszystko wokół tych samych sampli, także... Dobrze, klub ma ambicje stać się miejscem właśnie tej wysokiej, nowoczesnej kultury, prawda? I to dzięki Kedowi Olszewskiemu powoli... No się staje, był Tomek Wlaźlak, gdzie... Zgadza się, klub Elefant zyskuje taką opinię. Tak, wystartowaliście, no dość szumnie rzeczywiście. To Bartek Kotowski był, w momencie kiedy podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie tej loży centralnej, był jeszcze łodzianinem, w tej chwili już jest pracownikiem naszej Akademii Sztuki. Tomek Wlaźlak z Trójmiasta zaprojektował środek loży tak zwanej masońskiej u nas, także też to już jest fakt. Lada moment będzie Maurycy Gomulicki, dosyć kontrowersyjny artysta, który w tym momencie przebywa w Meksyku i on ma również kawałek ściany, który no, zmieni się diametralnie, więc powoli z tego antracytu będziemy wychodzili, no ale to wszystko wymaga niestety... No ale antracyt robi wrażenie, jak się prawda? Wchodzi. Nie, robi wrażenie, zdecydowanie. Ja znalazłam wejście, później nie mogłam znaleźć wyjścia. Prawda? To no też to ma... Tak jest zaprojektowane, to jest miejsce, żeby wejść żeby i zostać wejść na zawsze. I nie wychodzić, tak? Oczywiście. Dobrze, DJ-ami. Kto u Was jest stałymi takim? Bo kiedy do klubu możemy przyjść? Od poniedziałku do poniedziałku? Czwartek, piątek, sobota to są nasze dni, kiedy zachęcamy wszystkich do przyjścia. Od godziny? Od godziny 21 odpalamy zawsze imprezę. Do? No dopóki ludzie się bawią, a bawią się długo. No i w zależności od tego, no staramy się zapraszać również interesujących DJ-ów z Polski i wielu fajnych już u nas było, jak na przykład, no wszystkich nie wymienię w tej chwili, ale już teraz był Simo, był DJ Pakwan, był Warson przecież, teraz będzie powtórka. Było bardzo wielu fajnych DJ, a u nas ze Szczecina Twister przede wszystkim w piątki, DJ Pantrol w sobotę, Basher, to jest młody DJ, ale naprawdę bardzo dobry, który u nas odpowiada za czwartki. No i staramy się dokoptowywać towarzystwo, które pasuje do klimatu, pasuje do profilu. A czy teraz już możemy powiedzieć, kto jest takim trzonem tych DJ-ów? Jest ktoś taki, kto wychodzi na czołówkę? Ja wiem, że tutaj ciężka teraz sprawa, bo trzeba kogoś wyznaczyć, predestynować tutaj do... No myślę, że w tej chwili na scenie najdłużej jest zdecydowanie DJ Twister, to jest nasza taka ikona. Ale przecież to nie tylko z DJ-ami współpracujemy, u nas są muzycy, więc jest Cybul, jest Manolo. Zawsze jakiś instrument jest, prawda? Bardzo często, na żywo. Teraz już troszeczkę trudniej to zorganizować, ale bardzo często jest Kokolino, bardzo fajny basista, Nawrot przecież, perkusista też. Bardzo zdolny i staramy się, żeby Szymon Drabkowski, nie chciałem teraz nikogo pominąć, nie, to będzie rozumiem. Trudne. Tak, rozumiem. Dobrze, no w takim razie zapraszamy wszystkich do... Tą sobotę na przykład Bartek Orłowski, Orzeł z Chorych na Odrę będzie asystował DJ-owi na gitarze, także no, sporo takich fajnych rzeczy fajnych atrakcji. Dzieje. No i muzyka na żywo przede wszystkim, co tutaj dużo mówić. Więc zapraszamy wszystkich do klubu Elefunk, tak jak powiedzieliśmy, od czwartku do... Do soboty od, tak. Godziny 20, od godziny 21. No a już powtórzmy, 20 kwietnia w klubie Elefunk gościć będziemy Kari Amirian, tegoroczną nominowaną do Fryderyków, więc wydarzenie w Szczecinie, no dla klubu też. Trzymamy kciuki za 25. Trzymamy kciuki za 25. Ja dziękuję za wizytę w naszym studiu. Dziękuję gościem ślicznie. Był Przemek Kazaniecki z klubu Elefunk. Ja na moment żegnam się z Państwem, powracamy po krótkiej przerwie. Witamy Państwa po krótkiej przerwie z Centrum Handlowo-Rozrywkowego Galaxy w programie Galaktyka Pomerania, a naszym gościem jest Małgosia Kościuszko z Zamku Książąt Pomorskich. Dzień dobry. Co nowego słychać na zamku? Jakie aktualności?
Na zamku aktualności jest trochę. W tym miesiącu mamy bardzo ciekawą sytuację, ponieważ to będzie ostatni miesiąc działalności sali koncertowej, sali Księcia Bogusława X. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam na wszystkie wydarzenia, bo to jest ostatni moment, żeby zobaczyć tą salę, żeby przeżyć te koncerty w tej sali, w tym stanie, w jakim znajduje się ona teraz, ponieważ od maja rozpocznie się dwuletni remont. Dwuletni remont sali. Tak, dwuletni remont, więc bardzo serdecznie zapraszam, a zwłaszcza, że propozycje koncertowe mamy bardzo ciekawe. 21 kwietnia o godzinie 18, to jest niedziela, wystąpi u nas z naprawdę niezwykłym recitalem, performancem skrzypek, jeden z najwybitniejszych polskich skrzypków, Krzysztof Jakowicz. To będzie recital wokół Lutosławskiego, ponieważ pan Krzysztof Jakowicz osobiście znał się z Witoldem Lutosławskim. Witold Lutosławski, jak wszyscy wiemy, w tym roku jest rok Lutosławskiego, bo stulecie jego urodzin obchodzimy. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam Państwa na ten koncert. Pan Krzysztof nie tylko będzie grał utwory Lutosławskiego. Ale opowie też. Opowie, tak. Opowie o tym, jakim Lutosławski był człowiekiem, jakie miał z nim spotkania. No to w roku Lutosławskiego nic bardziej trafionego. Tak. Serdecznie zapraszam. Dla melomanów wszystkich? Dla melomanów i dla ludzi ciekawych, bo to na pewno będą niezwykłe, ciekawe opowieści. Z koncertów jeszcze? Jakieś wydarzenia na zamku? No to będą, to będzie ostatni miesiąc niedzielnych koncertów południowych, bezpłatnych koncertów co niedzielę w sali Bogusława o godzinie 12. Kultowych już powiedziałabym. Tak, kultowych. Dlatego serdecznie zapraszam, bo to jest ostatni moment, żeby się załapać. Chciałabym wspomnieć jeszcze o trwającej już od dłuższego czasu, ale niedługo kończącej się 28 kwietnia wystawie Symbole Pamięci Powstanie Styczniowe 1863 roku na zamku. Tak, zgadza się, mamy taką wystawę. W sali Elżbietańskiej. W sali Elżbietańskiej. No jak pani już wspomniała, do 28 kwietnia. Natomiast wczoraj nastąpiło otwarcie wystawy w holu przed salą Bogusława. To jest wystawa artystów malujących ustami. Nie inaczej. Nosząca pod tytułem Nie inaczej, którzy malują nie ustami i nogami. I nogami. Mhm. Niezwykłe dzieła. Dzieła niezwykłych ludzi. Od 5, od wczoraj pani powiedziała. Tak. Czyli i od tylko 4 do 18 kwietnia. Do 18 kwietnia, tak możemy podziwiać. Jest też wystawa Czas. Od 23 lutego, co prawda, natomiast potrwa do 26 maja, więc jeszcze troszeczkę czasu mamy. I tam jest odniesienie do czasu w takim aspekcie i filozoficznym, i czasu jako no, tego czasu mierzalnego, prawda? Tak. Zresztą w zamku mamy bardzo, bardzo szeroką ofertę wystawową. Mhm. Dzisiaj, no, godzinę temu, o 17:00, nastąpiło otwarcie wystawy poświęconej wolności. To się nazywa, wystawa się nosi tytuł Labirynt Wolności. Mhm. Jest to niezwykłe wydarzenie, ponieważ wystawa jest efektem takiego zdarzenia, które miało miejsce w Nowym Wiśniczu, w zakładzie karnym, który się mieści w zamku. I Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, studenci, doktoranci, profesorowie oraz osobistości z innych wyższych uczelni krakowskich zrobiły tam taki projekt, w którym wzięli udział więźniowie tego zakładu karnego. I ta wystawa jest efektem tego działania, opowiadającego o wolności. Serdecznie zapraszamy. Dla mnie interesującym jest informacja o trwającym konkursie wiedzy o zamku. Konkurs rozpoczął się 2 lutego, zakończy się 15 kwietnia. Dotyczy Bogusława X i Anny Jagiellonki. Tak, więcej informacji na temat konkursu na naszej stronie zamek. Ja może tylko powiem, że
przygotowałam się tutaj solidnie, więc wiem nawet, jak brzmi pytanie tego konkursu. Kiedy odbył się ślub per procura Anny i Bogusława X oraz co oznacza ten termin? Więc wszyscy szczecinianie, którzy chcą wziąć udział w tym konkursie, serdecznie zapraszamy. Tym bardziej, że wystarczy porządnie, solidnie zgłębić naszą stronę internetową, a z odpowiedzią nie będzie problemu. Z odpowiedzią poradzimy. Finał wojewódzkiego małego konkursu recytatorskiego w piwnicy przy krypcie. Tak. 5-6. Tak, to już dziś i jutro. Są zgłoszenia, ale to są ludzi dorosłych, dzieci? Wojewódzki mały konkurs recytatorski. To są zgłoszenia głównie młodzieży szkolnej. Głównie młodzieży szkolnej. Tak. Mhm. Natomiast jeśli chciałabym jeszcze Państwa bardzo serdecznie zaprosić do rozrywki, którą oferujemy w zamku, mianowicie do teatrów naszych dwóch najmniejszych scen teatralnych w Szczecinie, do Teatru Krypta i do Piwnicy przy Krypcie. W sobotę i w niedzielę. Totalnie szczęśliwy, erotyczna komedia, obyczajowa w Teatrze Krypta o godzinie 17:00. Występują Barbara Biel i Maciej Litkowski, laureat, ubiegłoroczny laureat Bursztynowego Pierścienia. Bardzo ciekawa propozycja, tylko dla dorosłych. Natomiast o godzinie 23:00 w Piwnicy przy Krypcie kompania szekspirowska w dziełach przedstawi nam dzieła wszystkie Szekspira w nieco skróconej wersji. To jest niebywałe, bo to przedstawienie leci już 9 rok, a cieszy się stale ogromną popularnością. Zresztą kompania szekspirowska w tym roku przygotowała kolejną ciekawą propozycję, 39 stopni. Premiera była 15 marca i w przyszłym tygodniu, w weekend, zapraszamy na spektakle do Piwnicy przy Krypcie. Arkadiusz Buszko, Paweł Niczewski i Konrad Pawicki oraz Joanna Matuszak w niezwykłym spektaklu opierającym się na filmie Alfreda Hitchcocka z 1935 roku pod tym samym tytułem 39 stopni. Więc to są dwa wydarzenia teatralne dla dorosłych. Zapraszamy tylko dorosłych, nie dzieci. Natomiast dla dzieci zamek, z tego co wiem, przygotował też Zamkową Akademię Sztuki od 6 do 21 kwietnia. I tam wszystkie dzieciaczki zapraszamy, mogą wziąć udział w warsztatach. Tak, to jest bardzo ciekawa propozycja dla dzieci już od 4 roku życia. Jutro, w sobotę, o godzinie 10:30 i o godzinie 14:00 zapraszamy na warsztaty szycia maskotek. Bardzo ciekawe. Zakątek ręcznych szyjątek. Tak, zakątek ręcznych szyjątek w ramach Zamkowej Akademii Sztuki. Myślę, że to jest bardzo ciekawa propozycja spędzenia czasu razem ze swoją pociechą. Na którą godzinę możemy przyjść do zamku, żeby wziąć udział w tych... 10:30 i 14:00. Jutro to jest w sali 101 obok kina Zamek. O godzinie 10:30 i 14:00, czyli dwie tury. Tak. Zakątek ręcznych szyjątek, piękna nazwa. Dobrze, dziękuję bardzo. Myślę, że wszyscy zainteresowani spędzeniem czasu kulturalnie w Zamku Książąt Pomorskich znaleźli coś dla siebie. Ja tylko powiem, że gościem w naszym programie była pani Małgorzata Kościuszko właśnie z Zamku Książąt Pomorskich. A ja na razie żegnam się z Państwem. Wracamy znów po krótkiej chwili. Witam Państwa po krótkiej przerwie w Galaktyce Pomerania w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Galaksy w Szczecinie. Gościem w naszym studio jest pani Anna Kazuba. Ja tutaj pozwolę sobie przeczytać. Sekretarz Zarządu Głównego Ogólnego Stowarzyszenia Optymalnych imienia Adama Jany i prezes szczecińskiego oddziału. Ja tylko dodam, że od 15 lat pani Anna zajmuje się zdrowym stylem życia.
Witam Panią serdecznie. Proszę Państwa, zajmuję się to mało powiedziane. Przede wszystkim sama stosuję to, o czym za chwilę będę Państwu opowiadała. Czym się zajmuję na co dzień? Zdrowym stylem życia, głównie odżywianiem. I tutaj zapewne wielu z Państwa już powie, a tam no to już znamy tak wszystko dokładnie. To już tyle było sposobów. Już tyle, tak. I tu kolejne. Proszę Państwa, ale może poważnie zaczniemy mówić właśnie o odżywianiu i zaczniemy od Hipokratesa, który powiedział już, że medycyna opiera się na dwóch solidnych filarach. Jest to odżywianie i zdrowy ruch. Proszę Państwa, z tym zdrowym ruchem to już większość społeczeństwa się zgadza. Tak, bo trzeba się ruszać, rowery lepiej się sprzedają. Panie nawet w dojrzałym wieku z kijkami chadzają. Ja Państwu chcę powiedzieć, chodzimy z kijkami, a nie o kijach, bo to też czasami tak wygląda. I proszę Państwa, idąc śladami właśnie tych starożytnych wskazań, my sobie nie zdajemy sprawy z tego, że możemy rozwiązać wiele, wiele problemów, począwszy od rodzinnych, poprzez ekonomiczne, społeczne, bo odżywianie jest bardzo ważną sprawą. Jest to najważniejsza funkcja w życiu człowieka, a my ciągle sobie lekceważymy. Proszę Państwa, dlaczego tak się dzieje, że jak zostajemy właścicielami nowego samochodu, to wiemy o tym. Pielęgnujemy go, dbamy o niego i na zewnątrz, i w środku. Oczywiście. A rodzi się człowiek i ma być i długo, zdrowo i szczęśliwie. To nie tak, proszę Państwa. Przychodzi pora, kiedy zaczynamy płacić rachunki. No ale faktycznie, tyle jest tych przeróżnych diet. Słyszałam, że nawet ponad 10 tysięcy na świecie diet różnorakich. No właśnie, tyle jest diet. Którą by Pani szczególnie nam tutaj poleciła? To może Pani redaktor powiem tak. O dietach nie będziemy rozmawiały. Będziemy mówiły o właściwym odżywianiu. Proszę Państwa, spójrzmy wśród naszego najbliższego otoczenia i zacznijmy wysnuwać wnioski, bo mamy znajomych, którzy odżywiają się zdrowo, oczywiście każdy mówi, że zdrowo, mało tego, wiesz co, ja na żywienie to ja sobie nie żałuję, no to już wtedy to jest w ogóle krach niesamowity, wiem, że problemy zdrowotne będą lada moment. Albo zmiana sposobu żywienia mi nie służy, już tyle razy próbowałam i to jednak mi nie służy, to nie przynosi efektu. Tak, a no właśnie. Proszę Państwa, czyli nie dieta, bo używając określenia dieta, już z góry wiemy, że mamy na myśli jest ograniczenia. Tak. Dieta kojarzy się nie ze sposobem właśnie odżywiania właściwym, tylko z tym, że musimy sobie czegoś odmawiać, więc ludzie są jakby bardzo sceptyczni. Świetnie, pani redaktor. Mało tego. Dieta odnosi się do jakiegoś ściśle określonego czasu, prawda? Dieta dwutygodniowa, dwumiesięczna. Proszę Państwa, z takich praktyk nic dobrego. Przepraszam tylko, tak, tym bardziej, że teraz najpopularniejsze są te szybciutkie takie, gdzie efekt jest już po 3 tygodniach. No co nagle, to po diable, tak mówią, kiedyś słyszałam. Czyli proszę Państwa, no jednak, tak jak powiedziałam. Rewolucja dla organizmu nie jest najlepszym rozwiązaniem. Proszę Państwa, tak jak powiedziałam, w pewnym momencie zaczynamy płacić rachunki i czasem zadajemy sobie pytanie, dlaczego tak się dzieje, dlaczego choróbsko mnie dopadło. Nic nie dzieje się bez przyczyny, czyli właściwy model odżywiania. I teraz zastanówmy się, bo dzieje się tak, właśnie przerwałam ten wątek, że jemy zdrowo według wskazań dietetycznych, owocowo, warzywnie, chudo, i raptem co się dzieje? Mamy nadwagę, cholesterol leci nam do góry. Oczywiście wszystko to wiąże się z braniem odpowiednich leków. Czyli proszę Państwa, coś jest nie tak. I dlatego ja Państwu pragnę zaproponować bardzo kontrowersyjną, może tak jak powiedziałam, trzymajmy się nie dietę, ale model żywienia, że powróćmy do kuchni, do tradycji kuchni staropolskiej, opartej na produktach naturalnych. Niech to będzie masło, niech to będzie serek tłusty, śmietanka, jajeczka. Czyli wszystkie, mówi Pani teraz o produktach, które do tej pory, ja słyszałam, były krytykowane. Jajka absolutnie, masło nie ma mowy. No tak, no bo cholesterol. Bo cholesterol, bo to jest tłuste, więc będziemy tyć.
Pani redaktor. Metoda, którą pani proponuje, też jest kontrowersyjna. Pani redaktor, bo z pełną odpowiedzialnością, to nie moje są wymysły, ale w każdym bądź razie chcę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że tyje się nie od tłuszczu, wątroba boli nie od tłuszczu, tylko od czego? Od tego, co z tym tłuszczem i w jakiej ilości spożywamy. Czyli proszę Państwa, węglowodany. No i właśnie tutaj kłaniają się w tym negatywnym znaczeniu właśnie białe, ciepłe, chrupiące bułeczki, a to ziemniaczki w nadmiarze, bo ja nie mówię o niespożywaniu w ogóle ziemniaków. Mało tego, powiem Państwu też chyba jako ciekawostkę, że ziemniaki należą do tych właśnie zdrowych węglowodanów. Nie mówi się, że nieokraszone. A no właśnie, okraszone. Ja tutaj pochodzę ze starymi poglądami, więc możemy... Proszę Państwa, bo jeśli niewielką ilość właśnie ziemniaków, niewielką ilość mięsa, potrawy właśnie mięsnej nałożymy na talerz, ale dodamy do tego masełka czy też skwareczki apetyczne, gwarantuję Państwu, że będziecie zdziwieni, że zjedliście niewiele, a jednak nie jestem głodna. I chciałabym tu jeszcze powiedzieć bardzo ważną rzecz, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, że to, o czym mówię, ja Państwu nie zdążę tutaj wszystkiego powiedzieć, nawet zasygnalizować najważniejszych rzeczy. Mam nadzieję, że to będzie pierwsze spotkanie, ale nie ostatnie. I proszę Państwa, że to właśnie ten model żywienia jest modelem nie tylko dla zdrowia, ale przede wszystkim na te ciężkie, trudne czasy ekonomiczne. A czego powinniśmy unikać? Bo rozumiem, że możemy jeść wszystko w ograniczonych ilościach. Natomiast są jakieś takie produkty, które pani uzna za niezdrowe? Powiem może dosyć zagadkowo, przewrotnie, że powinniśmy unikać to, czego nauczyliśmy się jeść i co nam bardzo smakuje. Proszę Państwa, absolutnie, bezwzględnie potrzebna jest i to jak najszybciej, w najszerszym wymiarze zmiana nawyków żywieniowych. Bo chcę Państwu powiedzieć, że z obserwacji i z chorób, które dopada nasze społeczeństwo, wynika, że ludzie jedzą, owszem, chudo, owocowo i z tego też zdrowia nie ma, ale jedzą właśnie i tłusto, i słodko, a wtedy jest to już najgorszy model żywienia. Czyli proszę Państwa, nasz organizm, tak jak samochód, już mówiliśmy o samochodzie, że wymaga właściwego paliwa, tak samo nasz organizm wymaga właściwego paliwa, czyli energii, która jest zawarta właśnie w tłuszczach zwierzęcych oraz najlepszego, najwspanialszego budulca, czyli białka zwierzęcego, które znajduje się w żółtkach, w podrobach, w serach żółtych, ale tłustych. I proszę Państwa, jak to wszystko popijemy właśnie jeszcze słodką śmietanką, no poniżej 30 to nie liczy się taka śmietanka, to proszę Państwa, to wtedy będzie to, o co nam chodzi. Nam jako ludziom, którzy chcą żyć długo i szczęśliwie. I zapewniam Państwa, że jest to możliwe. Za dużo jest niepełnosprawności i chorób, nie tylko wśród ludzi dojrzałych, ale także wśród młodzieży. A miejsce seniora, proszę Państwa, których właśnie też reprezentuję, nie jest w poczekalni, tylko właśnie przejdźmy się na jasne, wspaniałe Błonia, gdzie możemy jeździć na rowerze i chodzić nie o kijach, ale z kijkami. Właśnie, gdzie możemy spotkać ludzi, którzy odżywiają się w ten sposób? Działa pani tutaj na szczecińskim? Tak, proszę Państwa, można powiedzieć, że działam w całej Europie, dlatego że włącznie z wyjazdami do Hiszpanii, gdzie byliśmy mile widziani przez Instytut Żywienia i Żywności, także wyjaśniliśmy sobie, że w całej Europie, ale rzeczywiście najbardziej bliski jest mi region nasz zachodniopomorski. Odbywają się spotkania właśnie osób, które odżywiają się inaczej, aniżeli w
wszyscy inni z Państwa. Narzekają na problemy z produktami, nie możemy dostać tego, trudno, bo czasami ludzie tak się tłumaczą. Poruszyła że Pani bardzo, bardzo istotny temat, ale my jako środowisko bardzo zabiegamy o to, żeby właśnie wyłapywać, już powiem tak, tych najlepszych producentów i liczy się najlepszej jakości produkt. I proszę Państwa, jeszcze chcę powiedzieć, podkreślić, wyeksponować, że te produkty żywnościowe, których my używamy i które stanowią właśnie podstawę naszego odżywiania, są tanie. Dlatego, że proszę zwrócić uwagę, najdroższe są mięsa chude, chude wędliny. Proszę Państwa, spróbujmy to odżywiać modne, się. To wszystko, co modne, jest tańsze, tak, jest droższe. Ale Pani redaktor, powiem tak, spróbujmy odżywiać się tak, jak często odżywiamy nasze pieski. A to kupujemy nereczki, a to serduszka. Proszę Państwa, jest to najwspanialszy produkt, w którym znajduje się właśnie białko zwierzęce, które pomaga naszym schorowanym komórkom zregenerować się. I oczywiście ta właściwa energia nie w oliwie, nie w odchudzonym mleku, proszę Państwa, ale właśnie w śmietance, w masełku, a jajecznica na smalcu, na boczku zapewni nam energię na cały dzień i nie musimy ciągle podjadać. Co najwyżej wypijemy kawę z łyżeczką masełka albo bez, ale natomiast zawsze ze śmietanką 30% przynajmniej. Ja już zgłodniałam, powiem szczerze. Wcale się Pani nie dziwię, a ja dzisiaj, przepraszam, nie będę Panią przypytywała, ale ja jadłam pierwszy posiłek o godzinie 9:00 i z racji tutaj spotkania z Państwem jeszcze nie jadłam i wcale nie jestem głodna i wcale nie dlatego, że mnie stres dopadł. A proszę powiedzieć, czy są ograniczenia? Właśnie nie jemy po 18:00. Czy jemy ile chcemy, kiedy chcemy, czy to są, mają być regularne odstępy czasowe, jemy 5 razy dziennie, no bo tyle informacji dociera, że trudno w tym wszystkim się połapać. Oj, Pani redaktor, widzę, że się świetnie Pani przygotowała do spotkania ze mną. Dziękuję. I tak, bardzo istotne pytanie Pani zadała, dlatego że każdy z nas prowadzi inny tryb życia, ma inne uwarunkowania psychofizyczne. Jeden jest duży, drugi mały, prawda? Ktoś robi, siedzi przy komputerze, to musi mieć po prostu rzeczywiście do spożywania mniej energii, którą musi zużytkować, czyli sobie odpuścić pewną ilość śmietanki wypijanej. Natomiast musi dbać o to, żeby chore komórki, które będą się regenerowały, miały zapewnione właśnie zasilenie organizmu w odpowiednie produkty białkowe. Proszę Państwa, tak dużo byłoby do opowiadania, ale mogę to robić godzinami, jest to moją pasją. Myślę, życia. Pani Anno, że spotkamy się jeszcze nie jeden raz. Ja nie tylko mam nadzieję, ale jestem tego pewna, bo wszyscy chcą zdrowi, wszyscy muszą być zdrowi, powinni być A my być będziemy zdrowi. Wspólnie propagować zdrowy styl życia. Dziękuję. Razem z Panią. Dziękuję uprzejmie, dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy. Warto dziękuję się nad ślicznie. Tym zastanowić przez właśnie w nadchodzący weekend. A ja tylko dziękuję powiem, ślicznie. Że dziękuję bardzo, że gościem w naszym studiu, była Pani Anna Kazuba. Ja w tej chwili zapraszam Państwa na 15-minutową przerwę, dla nas przerwę, dla Państwa serwis informacyjny. Łączymy się z naszym studiem, a wracamy tuż po 15-minutowej przerwie. Do zobaczenia.